Dzieci i młodzież z Ciechanowa spędzają aktywnie ferie w Bielawie. Każdego dnia trenują na miejskiej pływalni, a także mimo mało sprzyjającej aury szaleją na stoku. Z tego co wiem, już od kilku lat tutaj jesteśmy gościnnie w Bielawie, no i przyjmujemy Was również u siebie w mieście. We wrześniu była grupa właśnie z Bielawy w Ciechanowie, byli bardzo zadowoleni. My również w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w takim obozie sportowym zimą w Bielawie, no i kontynuujemy tą tradycję. Korzystając z dni wolnych od szkoły, dwa kluby pływackie, KS Osir Bielawa i Ciechanów, mogły się zmierzyć. Oczywiście rywalizacja była czysto przyjacielska. Podoba mi się, bardzo lubię pływać. Lubię jeździć na zawody pływackie, skakać na główkę. Masz swój ulubiony styl? Crawl. Ja pływam od wieku 4 lat. I pływam, no nie wiem w sumie czemu. Jakoś tak mama mnie zapisała na basen i od tamtego czasu pływam. Ten sport najlepiej mi wychodził ze wszystkich i spodobał mi się. Pływam już od około 3 lat, już prawie 4 teraz rok już kończę. Zainteresowałam się pływaniem, żeby uprawiać jakiś sport, żeby tak się cały czas w domu i nic nie robić. Większość dzieci cieszy się czasem wolnym od szkoły i nawet nie myślą o jakichkolwiek obowiązkach. Młodzi pływacy spędzają jednak zimowisko bardzo aktywnie. Tak, ja uważam, że trzeba wychodzić na dwór i nie siedzieć tam czas przed komputerem, bo to jest nic nie warte. To czas marnować. Ja uważam, że bardzo, właśnie to bardzo potrzebna taka aktywność fizyczna, wypoczynek czynny. Mają tutaj możliwość codziennie pływania na basenie. Oprócz tego jeszcze jeździmy do południa na narty. Dzisiaj ze względu na taki towarzyski sparing, że tak powiem, na basenie, odwołaliśmy sobie narty, ale czwartek, piątek dalej będziemy kontynuować jazdę na narty i na basen. No według mnie to jest dobry sposób, bo to jest uprawianie sportu też w jakiś sposób, no i można się nieźle bawić. Tak, chodzę codziennie na basen. Gościom z Ciechanowa bardzo podoba się Bielawa i na pewno nie jeden raz jeszcze tu wrócą. Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Właśnie byłem teraz przed chwilą pani dyrektor tutaj Osiru z tablicą. Chciałem po prostu podziękować za miłe, sympatyczne przyjęcie i gościnność. Bielawa jest świetnie, podoba mi się bardzo. Bielawa to piękne miasto i w ogóle jest naprawdę bardzo fajny klimat. Czas wolny można spędzać trenując, a o tym, że warto, przekonują sportowcy. Można zdobyć naprawdę duże sukcesy, jeżeli się naprawdę przyłoży do ciężkich treningów, a jak się siedzi przed komputerem, to tak naprawdę się nic nie osiąga. Wszystkie dzieci mówię do Was, chodźcie na basen, to jest bardzo fajny sport. Myślę, że moim największym sukcesem jest złoty medal na 200 metrów stylu klasycznym na World Sport Festival w Wiedniu. Warto jest pływać, ponieważ rozwija nasze umiejętności sportowe. Pływanie to świetna zabawa, która pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Dzieci miały okazję ścigać się na torach, a sędziowie mierzyli im czasy.